Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, dzisiaj się znaleźliśmy u kolegi Sebastiana Wardęgi, bo wspólnie jedziemy do Rainera Pittmana. Jutro się zaczynają dni otwarte w tej hodowli. Piątek, sobota. Co roku tam jesteśmy, to już będę chyba czwarty raz, kiedy tam się udajemy. Wspólnie dzisiaj jedziemy z Sebastianem Wardęgą, ale przy okazji tego, że jesteśmy tutaj właśnie w Krosinie u niego, odwiedziliśmy tutaj go i też robimy, tutaj zrobiliśmy już zdjęcia gołębiom pocztowym młodym, które będą tutaj na sprzedaż wystawione. Część gołębi to pochodzi od kolegi Sebastiana, którego mamy na pierwszym planie. Ja przypomnę, byliśmy też u niego na locie w tym roku, możemy sobie ten film zobaczyć u nas. Część gołębi jest od kolegi Arka Koniecznego i część gołębi to są takie gołębie, co wycofane z rozpłodu, tak? Czy co to są? Witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców, zgadza się, tak jak to mówisz, część jest gołębi, znaczy chyba tak, 8, jak mnie pamięć nie mieli, z gołębi od Arka specjalnie uszykowanych. Są młode takie, tak? Młode, ale to są w sumie imbredy, wszystko na groszkę, czyli na tą 50-38. 50-38 na jego najlepszą tą samicę i to są specjalnie na aukcji imbredy uszykowane. Tutaj ode mnie są praktycznie gołębie, wszystko z Olimpijki, z dzieci Olimpijki. Też, która pochodziła, ona była u kolegi Tadzia Ligockiego. Kolegi Tadzia Ligockiego, pozdrawiam serdecznie. Ona była właśnie też w gołębi Arka Koniecznego, stuprocentowa. Tak, stuprocentowa z po i matka Arka, i ojciec brał. Również też tam była dwa razy groszka, także to jest wszystko uszykowane tutaj na linię, no praktycznie można powiedzieć tej Olimpijki. I co, jest kilka takich fajnych gołębi, myślę, że tutaj koledzy gdzieś tam mogą ich poszukiwać, bo jest na przykład właśnie wnuczkę jedynki od kolegi Bogdana. Ja spółki Jaworski Michalak, tak, dokładnie. Z 2011 roku wprawdzie gołąb, ale jeszcze płodny cały czas. Tak, płodny to wszystko. 8 ma numer końcowy, 417, oddział z Milicza. Samiczka jest właśnie tak tutaj. Pokażmy, poczekaj, tego ucikać, pokażmy skrzydełko jej, zobacz, ona jest trochę w trakcie pierzenia, także normalnie rzecz, tak drobnej budowy. Bardzo drobnej budowy jest samiczka. No, fajny go. Myślę, że ktoś tam gdzieś jak na linie będzie potrzebował, to ma, myślę, akurat, że tutaj może akurat jak znalazł. Później, co tam, z takich fajniejszych głębi, to będą też oryginalne dwa Geringsy. Dwa Geringsy. Tutaj, gdzie masz je, pokażmy, tutaj tak. Tak, tutaj. Możemy tutaj otworzyć? A, to, no, to tam. To pokażmy. Powiedzmy, tak, bliżej. One są na dole tam. I młode też są przy okazji z tej pary, tak? Nie, z tej pary młodych nie ma, bo to młode zostawiacie. Zostawiłem sobie młode tutaj, powiedzmy, do rozpłodu tam, żeby mieć do jakichś krzyżówek. A to są samczyk i samiczka, które były właśnie u mnie razem sparowane. To są gołębie przywiezione od kolegi Jarosława Grzękowskiego. I ten jeden był w sumie zakupiony z pipy, ten drugi nie jestem tam pewien, także są tam też zdjęcia z pipy. Fajne gołębie, można sobie tam coś, powiedzmy, upatrzyć, nie? Tutaj mamy też takie statko, widzę 5 gołębi młodych. Tak. One są takie, mamy też, to są już z twojej hodowli, one mają numer 0425 początkowy. Dokładnie. I tutaj ten taki płowy na przykład, to po czym jest? I to jest, ten płowy jest po tej parze tutaj akurat. Po tej? Tak, po tej parze. Tutaj jest taka para. I to jest, tak, to jest córka Olimpijki od Tadzia Ligockiego. Tak. Ten samczyk to jest z kolei syn tej 50-38, czyli groszki od Arka, razy jego najlepszy rozpłodowiec, Gral, który nazywa Gralem. Nie? To jest też wszystko w sumie, to było poparowane na, typowo na rozpłód. Tutaj na przykład jest para, to jest sparowana bardzo, bardzo, powiedzmy, w pokrewieństwie, bo to jest syn Olimpijki razy córka Olimpijki. Jeszcze dodatkowo to są gnieździaki. Aha. I tutaj, tutaj mamy, tutaj, bo tych twoich gołębi jest tutaj tylko 6 chyba, tak? 6 sztuk, ale tutaj zobaczmy. Tak, ale to są typowo w boksach i tutaj jest możliwość też wykonania badań DNA. Gdyby ktoś chciał, to nie ma problemu, bo tak na przykład te gołębie tam mają DNA już wykonane, także wystarczy w kobie tylko, powiedzmy, zawieźć tego gołębia, jak ktoś nabędzie, to po tym. I oni po prostu skorzystają. I to już tylko wtedy 200 zł, powiedzmy, wykonuje się to badanie. Nie? A to są wszystko gołębie typowo uszykowane do rozpłodu, czy to u Arka sparowane typowo do rozpłodu, czy u mnie tak samo, to było tak w sumie na wszystko na linii Olimpijki i wszystko jest z boksów, także parowanie jest pewne. Nie? Tutaj akurat właśnie mieliśmy czas, zrobiliśmy im zdjęcia, za chwilkę będziemy wyruszać tam w drogę do Lone, gdzie Rainer Pittman ma swoją hodowlę, tam będziemy cały dzień sobie jutro oglądać, jeszcze do soboty zostaniemy, natomiast tutaj tutaj możemy sobie te gołębie od kolegi Sebastiana tutaj u nas na giełdzie wystawione nabyć. Popatrzmy, tutaj są jeszcze te gołębie starsze troszeczkę, które tak, tutaj są, pokażmy jeszcze, bo ty pokazałeś jedynkę, ale pokażmy jeszcze inne jakieś gołębie. Tutaj są gołębie właśnie to od Arka. Młode, to są Arka, to młode, są młode, te tak właśnie. Ale one są praktycznie, praktycznie tutaj ten jest na końcówce pierzenia, także on jest spokojnie na wiosnę, już tutaj jest gotowy do parowania. To wiadomo, że zdjęcia, niektóre gołębie tam jeszcze nie rzuciły, nie, tak nie są, niektóre są brzydkie, bo tak są nie spierzone mocno. Jeszcze nie są spierzone mocno.
Szczególnie, że te gołębie, jak na przykład te gelinksy, ta samiczka też dosyć brzydko wygląda, ale bo ona tam widać jeszcze ma młodego, także ten gołąb jeszcze nie miał czasu spierzeć, nie? Także tutaj oprócz tego, że co pokazałeś, to arka konicznego, bo mamy jeszcze, tam chyba jeden jest jeszcze od kolegi Karwota bodajże, tak? Tak, od kolegi Karwota, ale tutaj możemy go nie znaleźć, to chyba ten właśnie. 38641, nie, to nie. Jest... Nie pamiętam. Zobaczymy wszystko w lodowodach, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału tutaj w licytacji. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, życzymy powodzenia, dobry lot. Dobry lot.